Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z Minecrafta Zagrajmy na moim kanale. I dzisiaj mamy, słuchajcie, coś takiego, że dawno nie było filmów, ponieważ jestem trochę chory i w sumie nadal jestem. Więc jestem chory i było w sumie mało filmów. Ale dzisiaj moi drodzy powracam do nagrywania i nagrywamy odcinek właśnie z Minecrafta, widzowie, więc co, próbujemy zbudować nasz cały basen. Mam nadzieję, że dzisiaj się to uda i w końcu odkryłem, jak wyjść z łódki. Nawet zrobiłem to przez przypadek, w sumie nie wiem jak, przez przypadek dosłownie zrobiłem, jak wyjść z łódki. No ale dobra, generalnie dzisiaj kończymy budowanie całego basenu tak naprawdę. Wystarczy, że zrobimy ściany, może jakąś jeszcze jedną zjeżdżalnię by się tutaj przydała. Oj, spadłem. Ale generalnie ściany będą te najważniejsze, moi drodzy. I bardzo mi się podoba, że oglądacie tę serię oczywiście. Bo naprawdę pod tamtym odcinkiem z Minecrafta było ponad 300 wyświetleń z tego, co ostatnio patrzyłem. Więc bardzo się cieszę, że oglądacie i w końcu mi jakieś subskrypcje przybywają. No to nieźle, tutaj ciągle są te kamienie, jakaś woda, creepery i pająki w ogóle tam. A, bo tam jest ciemno i one się tam respią. O kurczę, to niedobrze, bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że mnie słyszycie ogólnie. Bo trochę właśnie przeziębiony jestem. No ale to nic. Czasem wyzdrowieje, no ale już tak mam od poniedziałku, dlatego właśnie filmów nie ma. No ale dobra, moi drodzy. Oj, tu jest jakaś dziura w ogóle, musimy ją przykryć. Słuchajcie, to jest nasza zjeżdżalnia, tutaj w ogóle woda nie leci, więc powinniśmy puścić wodę. Mam nadzieję, że się nie będzie wylewać. Po prostu zjeżdżamy sobie. Ej, no i elegancko, tak, to jest elegancko. Tylko, że ta woda mi zamarza. Nie wiem, czy jak zrobię dach, to ona nie będzie mi zmarzać. Trochę większy dach ten trzeba zrobić przez te właśnie zjeżdżalnie, moi drodzy. No, czemu mi jakieś okna wyskakują? Na pulpicie, on jest grany, dobra. To trzeba zrobić jakieś co najmniej takie baseny, widzowie. Ten dach, w sensie te ściany. Dlatego, że właśnie jak będę robił dach, to po prostu, wiecie, no, że po prostu, żeby te zjeżdżalnie się mieściły w ogóle w tym basenie. Bo zrobię jeszcze jedną zjeżdżalnię, przynajmniej taki mam plan. Tym razem to będzie super szybka zjeżdżalnia, czyli zjeżdżalnia zielona. Taka będzie właśnie. No i dobra, próbujemy. Trochę ciężko się robi ściany, moi drodzy, w Minecrafcie, no naprawdę bardzo ciężko. No ale próbujemy, mam nadzieję, że z czasem się uda w końcu. No. Czekajcie, tu nic nie ma napisane? Nie, jest, dobra, sauna. Myślałem, że nie ma tam nic napisanego. Bo była jakaś kreska, no. Ale dobra, tutaj słuchajcie, musimy robić te ściany właśnie. To chyba powinno się mieścić w tych zjeżdżalniach. Jak nie, to najwyżej wyższą zrobimy sobie. O Jezu. Dobra, tak. Tak, tak. No i jeszcze tutaj. No, pięknie. Słuchajcie, więc mamy ścianę dosyć dużo, aż mnie laguje. No co jest? Ty czekajcie, bo mnie tak laguje. Czekajcie, bo ja chyba tu muszę jakieś światełko porobić, nie? Bo kurczę, mi się tu respią niepotrzebne. To takie. Kurde, gdzie ja to mogę położyć? Na który? Może na tym czerwonym. Dobra. Bo tu mi się niepotrzebnie respią jakieś po prostu. Powiedzmy, że tych pochodni tutaj nie będzie. One po prostu są tak, żeby te potwory się tutaj nie respiły, bo musi być z jakiegoś powodu tutaj ciemno pod spodem, a to mnie wkurza. No ale dobra, drodzy. Więc tak, teraz musimy jeszcze tą ścianę zrobić i wyrównać tamtą. No, dlaczego tu wody nie ma? Ej, to była woda w tym basenie. Tu była w tym basenie woda. A ona zniknęła, jakimś cudem.
Trzeba ją wyrównać. Pięknie, to jest wyrównana, piękna woda. No. Mam nadzieję, że będzie. Poczekajcie. Ja sobie to zmierzę. Dobra, myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Tylko jeszcze chciałbym zieloną odjeżdżalnię zrobić. I to będzie bardziej może taka rura. Nie wiem, czy taką rurę mi się uda zrobić, ale to będzie tutaj gdzieś. Albo czekajcie, jak się będzie odjeżdżalnia. Może gdzieś tutaj właśnie w tym miejscu. Słuchajcie, już sobie zrobimy. I ona będzie w ogóle do wyjścia z tego basenu prowadziła może. O, to będzie taki fajny pomysł. Nie wiem, czy barierki tutaj nawet robić. Dobra. Dobra, czekajcie, ja muszę te schody pod spodem tu usunąć ogólnie. Dobra, tak, żeby wiecie, nie było tak brzydko, nie? I żeby dało się przejść też pod spodem w sumie. Dobra, więc to będzie właśnie na stały taki hotel. Kurde. O, czy mogę stanąć tutaj normalnie, dobra? Teraz lecimy tak. Słuchajcie, żeby wiecie, tak, żeby były skręty. To będzie długa droga. Nie wiem, jak nawet zrobić barierki, jeżeli je zrobić. Więc słuchajcie, po prostu lecimy. Tak. Zaraz usunę te schody, co są w ogóle pod spodem, bo to naprawdę denerwuje, więc... O, już noc się zbliża. Time set. Day. Muszę sobie ustawić, no, time, set, day, żeby dzień był po prostu, bo tak jest lepiej, jak jest dzień. Dobra, tak. Tak, 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 tak. Tak pięknie. Jak kaszle, to mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Staram się w przeciwną stronę niż jest położony mikrofon ogólnie kasłać. Ale spoko. Dobra. Tak jest. I nie wiem, co te schody tutaj robią. Dobra, tak. Dobra, tak jest w porządku. Więc słuchajcie, lecimy tam dalej. I tutaj będą piękne widoczki. Dobra, i myślę, że po prostu tutaj już będzie ta zjeżdżalnia. Więc tak naprawdę musimy to tylko usunąć teraz. Więc moi drodzy, usuwamy, no i pięknie, mamy to. Zrobiliśmy, teraz czas na zjeżdżalnię. Jeżeli chodzi o zjeżdżalnię, to ona będzie zielona. Postaram się w kształcie róży tym razem ją zrobić. Dobra, o tak gdzieś. Moi drodzy, to będzie ciekawe. Naprawdę będzie bardzo ciekawe, aby zrobić tu zjeżdżalnię. Muszę wziąć tylko zielony beton. Myślę, że taki jasno-zielony jest ok. Albo pomieszany ciemny z jasno-zielonym. Myślę, że to będzie jeszcze lepszy pomysł. Dobra, ale to zaraz. To zaraz. Bo w sumie jeszcze tym białym betonem muszę tu podłogę zrobić. Piękną.
Okej, myślę, że tak jest całkiem git. To będzie taka trochę ekstremalna zjeżdżalnia. Czekajcie, tą wodę przełożę tutaj. Tak. Ciemnozielony beton chciałbym, albo po prostu to się zielony może tylko nazywa. No, zielony beton, dobra. Więc słuchajcie, bierzemy zielony beton. I teraz musimy zrobić jakimś cudem zjeżdżalnię. Albo nie, nie w kształcie rury. Zrobił taką długą zjeżdżalnię. Zobaczcie. To będzie taka trochę długa zjeżdżalnia. Tak. Ale poręcz to z czego innego, może poręcz zrobimy z różowego betonu, tak po prostu będzie bardziej kolorowo, więc poręcz ze różowego betonu. Nie wiem, dajmy to na przykład tutaj. Poręcz będzie ze różowego betonu, moi drodzy. No czekajcie, bo to brzydko wygląda. Zaraz to zrobię. Najpierw chciałbym zwykłą po prostu zjeżdżalnię sobie zrobić. No, może coś takiego, o. I tu będzie skręt. Dobra, może coś takiego zrobię, tylko serio, to będzie dużo roboty z tym. No, ale da się to zrobić. Dobra. I to naprawdę będzie bardzo długo roboty, bo naprawdę ta zjeżdżalnia wydaje się dość tutaj długa. W sensie taka duża, nie? Dlatego właśnie to tak zrobimy. Dobra. Chyba jest w porządku. No, teraz jest w porządku. Dobra, teraz to. O Jezu, naprawdę. Aż tyle będziemy musieli tego, słuchajcie, zrobić. Dzisiaj chyba nie damy rady całego basenu zrobić. Myślałem, że damy radę. Jednak okazuje się, że ta zjeżdżalnia zielona będzie cięższa do zrobienia niż mi się wydawało. I ten basen ogólnie tak długo trwa. Więc tutaj naprawdę bardzo długo trzeba czasu po prostu poświęcić na to, aby coś takiego dokonać. Dobra, więc tutaj po prostu lecimy sobie tak, na spokojnie. Ale nie, tutaj tego nie damy, moi drodzy. Damy to tylko jeszcze tutaj. Jezu, czemu ja muszę tak spadać? No czemu mi antywirusy wyskakują na ekranie? What? Co jest? Dobra. Nie lubię takich antywirusów. Serio. One mnie tak wkurzają w ogóle podczas grania. O, zobaczcie, właśnie tak prezentuje się na zjeżdżalnia. Tak będzie właśnie wyglądała. No, jest duża. Jest bardziej taka sportowa zjeżdżalnia. Nie wiem, jak to bardziej ująć. I nie wiem, gdzie ona tak naprawdę ma prowadzić w ogóle. Ona ma prowadzić ten do basenu, a ja robię w ogóle w intronę. Zróbmy może teraz tak, mam pomysł. Co teraz? Teraz będzie cała zielona przestrzeń.
Zobaczcie, co ja mam pomysł zrobić. Oczywiście tutaj te takie ściany muszę porobić. Bo ja już mam pomysł, co chcę zrobić, widzowie. Zaraz wam to powiem. Pokażę. No, nie chciałem brać tej wody, kurde. Chciałem wziąć blok, a nie wodę. Ale mam nadzieję, że... Nie, no ona się tam już wydała. Pff, jaka plama. Dobra, nie. Nie, bo ja chciałem wziąć blok, a mi wzięło tą wodę, no. Przez przypadek nacisnąłem na nią. Dobra, tak, 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 tak. Tak. O, już jej nie ma, dobra. A, bo już się chyba zamroziła, czy coś. A tamta woda się nie zamraża, co jest dziwne. Dobra. Tak na zmianę będziemy, słuchajcie, sobie robić. Dobra, bo wiem, co chcę zrobić. Chodzi o to, że tu będzie takie pomieszczenie, do którego się wpływa też. I się wypływa z niego, wiecie, o co chodzi. Tak było w Santago, w największym parku w Europie i w Polsce też. To ciekawe, dobra. Więc słuchajcie, postawimy sobie poręcze. Oczywiście różowiutkie, piękne. Dobra, o tak po prostu będzie płynęło. Co jest? Czemu nie mogę to postawić? Dobra. Mamy to. O, bo tutaj, o tak, o. Pięknie. Kurczę, przeszkadza mi to kichanie trochę, no ale dobra. Niech będzie, dobra. Musimy zrobić tak. O tak, teraz tak pięknie, no i tak, no jest super, widzowie, jest ogólnie super, tylko tych niech nie będzie, dobra, więc jest git. Tutaj, moi drodzy, trzeba właśnie zrobić takie pomieszczenie, generalnie sprawdzę się tylko, ile nagrywa, 17 minut, więc mamy jeszcze sporo czasu. Ogólnie to będzie takie pomieszczenie, widzowie, że takie duże, nie wiem, po co ja tu ścianę chciałem zrobić. Chodzi mi o takie duże pomieszczenie, do którego się tak wpływa, tego zielonego całego. I gdzie jest wszędzie ciemno, nie? Taka kula. Ale ja to zrobię w wersji kwadratowej, bo niestety tu kul nie można robić w Minecraftcie. Dobra, teraz mi będzie potrzebny czarny beton. Pięknie znalazłem. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, gdzieś. Dobra, może na wodzie, potem tu wodę. Okej, jest czarny beton, bo ściany tu trzeba zrobić. Z pomocą właśnie czarnego betonu. Słuchajcie, tutaj je robimy oczywiście. Może to pomieszczenie będzie trochę większe. Czekajcie. Zrobimy sobie gdzieś, nie wiem. Tak. No i oczywiście trzeba ściany zrobić, więc zróbmy je. Ja wam zaraz pokażę, co chcę zrobić. O, takie ściany właśnie będą. No i sufit. Mieścimy się, dobra, jakoś się mieścimy w tym suficie. Ale nie, bo to powinno być większe. No, to powinno być o jeden większe jeszcze, dobra. Więc słuchajcie, robimy tak. Teraz sufit trzeba zrobić.
Albo źle podłogę zrobiłem. Podłogę mógłbym faktycznie inną zrobić. Zaraz to naprawię, mój drodzy. O, poczekajcie, chodzi o to, że po prostu podłoga, no niech będzie o tak. 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 Albo dobra, zostawmy tak, jak już tak zrobiliśmy. Słuchajcie. Więc zrobimy sobie tak, po prostu. No i tu będzie, no takie przejście, no tak jak mówię, to będzie takie po prostu przejście, nie? No, takie tutaj, gdzie po prostu znowu się zaczynać taka zjeżdżania. Albo wiem, inny kolor damy. Beton, jakie jeszcze mamy betony? Fioletowy, może? Dobra, postawmy fioletowy. Sam taki fioletowy, mój drodzy. No taki. Słuchajcie, taki. Dobra, może być nawet taki podwójny. Ten taki fioletowy. I teraz będzie wielki spadek w dół. Pionowy, dlatego to jest właśnie ekstremalna zjeżdżalnia. Wow. Dobra, to będzie giga dobre. Taki, nie? Mega serio długo się to robi. Dobra, dlatego teraz to, słuchajcie, robimy. Więc słuchajcie, właśnie ta zjeżdżalnia. Jeszcze oczywiście te poręcze trzeba zrobić i wodę do niej dodać. Bo zjeżdżalnia bez wody to nie jest zjeżdżalnia wodna. Bo jak sama nazwa wskazuje, dobra. I po prostu tutaj sobie lecimy pięknie. Już bez tego, no i mamy to. Zrobione! W końcu zjeżdżalnia gotowa. Ale nie, bo tutaj nie będzie miejsca, czekajcie. Ja tu muszę bardziej zrobić. O, myślę, że tak jest git. Dobra, więc tutaj, słuchajcie, trzeba właśnie dodać te poręcze też z wszystkich stron. No, więc to na pewno sobie zrobimy. Czekajcie, ja to tak muszę bardziej zrobić, o tak. Tak. No, myślę, że tak ogólnie będzie w porządku, jeżeli tak zrobię. No, myślę, że jest nawet całkiem fajny git. Dobra. Ale ludzie tu będą mogli wskakiwać sobie za darmo na to zjeżdżanie, ale nie. Tak to by było zbyt ryzykowne i niebezpieczne. Tak więc nie polecałbym. O, czekajcie, tutaj nie, tutaj trzeba zrobić inaczej, o tak. No i po prostu tak zrobić tą poręcz, widzowie. No tutaj trzeba mniej więcej tak zrobić. Dobra, zróbmy drugą stronę teraz jeszcze. Dobra, więc tak. Dobra.
Czekajcie, ja to bardziej tak chciałem zrobić. I tak, dobra, pięknie. Więc jest spoko. Teraz tutaj. Dobra, to naprawdę będzie niezły, słuchajcie, park wodny, naprawdę. Myślę, że dobrze mi wyszedł. Z racji tego, że te zjeżdżanie są takie mocne. Po prostu. Więc dobra. Teraz jeszcze tak. Pięknie. I teraz w górę trzeba coś zrobić, jakiś poręcz oczywiście. Wiecie? Dobra, tak. No i się spada. No i co mi tu pająki robią? Nie no, ja chyba tu muszę pochodnie jakąś wstawić, bo co mi tu pająki robią? No naprawdę, no. Pająki. Wyjdźcie z mojego basenu. Czy to są moi klienci? Dobra, nie sądzę, proszę mi wyjść. Ciągle chyba zabiłem, nie wiem. Nie wiem, czy on tam umarł, czy nie. No ale dobra. Drodzy, skupmy się na tym. Musimy zrobić... to właśnie ten cały basen. No i właśnie tak, no tak jak mówię, tutaj się coś się wlatuje. O, to może bardziej o tak zrobię. Ale nie, bo tutaj i tak dziury pozostały, to nie. To myślę, że tak. Najskuteczniej jest zrobić. Dobra. To tak nie. Okej. Okay. No i tutaj właśnie wpadamy tutaj do tego basenu. No i dobra. Czy to da się zakryć? Nie, nie będę tego zagrywał. I chyba mamy to wszystko już zrobione, całą tak naprawdę zjeżdżalnię wodną, a nagrywa nam się 27 minut, no więc zaraz skończymy odcinek. No i moi drodzy, teraz wodę potrzebujemy, wiadro wody. I sprawdźmy, czy to będzie działać. Tylko niech się nie wylewa tutaj. Gdy się tutaj wyleje, to... Poczekajcie, nie wiem. Dobra, ale dobra. Zróbmy sobie tak, po prostu. No właśnie, wydało mi się w tą stronę. Nie, no... Znowu się będzie tu wylewać. Błagam. Dobra, niech się wylewa, zamrozi się wkrótce chyba. Powinno przynajmniej się zamrozić. Dobra, stop. 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 Proszę, stop. No, no niech przestanie się ta woda lać. Co jest? Czemu ona nie przestaje? No zaraz mi się będzie bardziej wylewać. Dlatego właśnie muszę zrobić coś takiego. Po prostu, nie? I na przykład furtkę, no. Powiedzmy taką. I teraz nie będzie nam się wylewać. Więc słuchajcie, spoko. Okej. Bierzemy po tym wiaderko wody. I robimy sobie właśnie taką zjeżdżalnię wodną tutaj. To będzie prowadzić. No, następnie woda, troszeczkę wody. Damy ją sobie tutaj. Tylko mam nadzieję, że nie będzie się wylewać, dobra. Więc jest git. Lecimy tutaj. No i ostatecznie. A nie, jeszcze nie ostatecznie, bo jeszcze tutaj dodajemy wody. No i ostatecznie wpadamy sobie do tego basenu. No, myślę, że pięknie zjeżdżalnia mi nawet wyszła. Tylko tyle, że trzeba zrobić naprawdę duży dach. Ale dobra, zrobimy. Tylko gdzie ja mam ten beton? To był ten jasno-niebieski beton, dobra. Tak więc budujemy dach. To będzie mnie taka robota, naprawdę. Myślę, że taki dach powinien być, takiej wielkości.
dobra. Więc naprawdę strasznie ciężka robota będzie mnie, słuchajcie, teraz czekać, aby to po prostu wszystko zrobić. Ale myślę, że nie na raz, bo myślę, że w dzisiejszym odcinku to by tak naprawdę było na tyle. Tylko tutaj ściany dokąd się tak naprawdę robić. Dobra, myślę, że gdzieś tak jest, okej. To naprawdę mega nieźle. Dobra. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję na moim kanale. Ja chyba się będę z wami żegnać. Do zobaczenia już w następnym odcinku z Minecrafta. Trzymajcie się. No i do usłyszenia. Cześć.